Proszę Państwa, witam w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Tutaj na sam początek z grubej rury pan Józef Kowalski. Moje pytanie. Kim pan był za PZPR i co pan robił? No, to za PZPR-u to różne rzeczy robiłem. Najpierw byłem tu jeszcze za PPR-u, się urodziłem. Potem byłem przedszkolakiem. W wieku 3 lat poszedłem do przedszkola prowadzonego przez siostry benedyktynki w Markuszowie. No i tam, co tam robiłem? No między innymi jasełka, żeśmy przedstawiali, bo siostry tam, to było przedszkole Caritasu i siostry prowadziły, to bardzo dzielne kobiety w warunkach takiego ucisku politycznego dawały sobie radę. No i między innymi jasełka, żeśmy tam wystawiali w okresie bożonarodzeniowym. Potem byłem uczniem szkoły podstawowej w Bełżycach i szkoły średniej, którą skończyłem w 1965 roku. To ciekawa miejscowość była i ciekawa szkoła, bo aż niewiarygodne, ale w Bełżycach aż do czasu, jak do 1969 roku, kiedy ja stamtąd wyjechałem, to nie przypominam sobie, żeby tam był ZMS. Dlatego, że nikt nie chciał tam należeć, po prostu z braku zainteresowania. No i nawet mimo, że tam byli młodzi ludzie, to dzieci z takich partyjnych rodzin, nawet łubeckich, ale nawet i one tam nie chciały, bo to uważane było, że to jest obciach. W związku z tym nie było. Potem być może był, ale za moich czasów nie było. No i w 1965 roku dostałem się na studia prawnicze w Lublinie. No i tam skończyłem te studia. Nie byłem ani w PZPR, ani w żadnym stronnictwie sojuszniczym, czyli w ZSL czy SD. Byłem bezpartyjny. No i chciałem być adwokatem. I w tym celu wyjechałem do Gdańska, bo tam nie było uniwersytetu, więc wydawało mi się, że tam łatwiej będzie mi zrobić tak zwaną aplikację sędziowską, bo to było koniecznym warunkiem, żeby później przejść na aplikację adwokacką. Ale kiedy odwiedziłem i tam znalazłem sobie taką pracę w Miejskim Zarządzie Gospodarki Terenami, i kiedy odwiedziłem prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, od którego zależało to, czy ja dostanę na aplikację, czy nie, no to on jedyne pytanie, jakie mi zadał, to było to, czy należę do partii. Jak mu powiedziałem, że nie, no to popatrzył na mnie tak wymownie, że ja zrozumiałem, że ja żadnej aplikacji nie dostanę. Nie było sensu zatem, żebym tam siedział w Gdańsku. I skorzystałem z okazji, że był prowadzony nabór na studium dziennikarskie podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i tam złożyłem papiery, zdałem egzamin, się dostałem. I w 1972 roku skończyłem to studium dziennikarskie. Zatrudniłem się w redakcji Zielonego Sztandaru. To był taki organ ZSL-u. Nie wymagali ode mnie, żebym się tam zapisał do ZSL-u. Ja byłem w dziale łączności z czytelnikami i tutaj moje wykształcenie prawnicze mi się przydało, bo udzielałem takich porad prawnych. No, tam między innymi tam pisywałem różne rzeczy, ale głównym moim obowiązkiem to było to. I w latach 70., bo tam zacząłem pracować w 72 roku, w latach 70., w 1977 roku przystąpiłem do konspiracji w ramach w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I tam dostałem polecenie wydawania, redagowania i drukowania i w ogóle wydawania takiego pisma dla chłopów, dla wsi, mieszkańców wsi, pod tytułem Gospodarz. No i to nie, wtedy jeszcze to tak z finansami było krucho. Ja musiałem to finansować z własnych pieniędzy. No i żeby nie doprowadzać, ja miałem rodzinę na utrzymaniu i żeby no, całkiem nie doprowadzać do kryzysu finansowego, to taką dodatkową pracę znalazłem w agencji prasowej Nowości.
zresztą mi bardzo wielu ludzi dzisiaj wytyka nieubłaganym palcem, że jestem ruskim agentem. Rzeczywiście pracowałem tam. Moja praca polegała na tym, że tłumaczyłem, bo znałem język rosyjski dosyć dobrze, tłumaczyłem artykuły z prasy sowieckiej dla prasy polskiej. Różne były. Na ogół nie były to artykuły takie o treści ideologicznej, tylko takie tam jakieś konkretne tematy. Czasami nawet na przykład jeden, pamiętam taką sytuację, że jeden artykuł był poświęcony gospodarce odpadami. No i kierownictwo tej agencji to wytknęło mi, żebym takich artykułów nie tłumaczył, bo to trochę było takie obciachowe, że tam w Związku Radzieckim takie rzeczy się wyprawiają. No i tak to trwało aż do Solidarności, tego gospodarza tam wydawaliśmy. Później współpracowałem z wydawnictwem Krąg Podziemnym. No i no byłem, założyłem nawet Solidarność w tym wydawnictwie Prasa ZSL. To trochę było tak, jakby ktoś założył komórkę Solidarności w KC. No ale tego. No i tak mnie zastał stan wojenny. W stanie wojennym zostałem zweryfikowany negatywnie, czyli dostałem wilczy bilet, wywalony zostałem z pracy. No i tak zostałem bez środków do życia, mówiąc szczerze. I całe szczęście, że wcześniej wyjeżdżałem na winobrania do Francji, to trochę tam miałem takich zaskórniaków, bo nie wiem, co by było. No i w maju 82 roku zostałem internowany, a zanim zostałem internowany, to jeszcze zdążyłem wydrukować i rozpocząć produkcję książki Andrzeja Alberta, czyli profesora Wojciecha Roszkowskiego, pod tytułem Najnowsza historia Polski. To było wiosna 82 roku, a w maju zostałem internowany w Białęce. No i tam siedziałem przez 3 miesiące do lipca. W lipcu zostałem wypuszczony. No i natychmiast musiałem się rozejrzeć za jakimś zarobkiem, bo się okazało, że już nie mamy pieniędzy. No i pojechałem pod Grójec, gdzie obrywałem jabłka w sadzie. No i w ten sposób tam zarabiałem na życie, a potem jak te jabłka się skończyły, to zostałem robotnikiem w takiej spółce polonijnej Tomex. Moja praca polegała na tym, że w takiej brygadzie pracowałem, gdzie robiliśmy ramy z poliuretanu, ramy takie do obrazu. No i tak, a już w 83 roku z kolegą Miszalskim założyliśmy takie podziemne wydawnictwo Kurs. No i wydawaliśmy ten Kurs, to był, każdy numer miał 60 parę stron takiego zbitego maszynopisu. No i wydaliśmy 40 numerów tego Kursu i 20 kilka książek, między innymi nawet książkę dla dzieci Bronisławy Ostrowskiej, Bohaterski miś z rysunkami Kamila Mackiewicza. Podobno tak mi opowiadali ludzie, że tacy patriotycznie nastawieni rodzice to kupowali tę książkę swoim dzieciom jako prezent na pierwszą komunię. No i w 89 roku wydaliśmy ostatni numer Kursu i wydaliśmy już nie w podziemiu, tylko nad ziemią książkę Guy Sormana, którego drukowaliśmy wcześniej w podziemiu tego autora, ale wydaliśmy książkę po raz pierwszy taką normalną, Wyjść z socjalizmu, gdzie on tam opisuje, jak to poszczególne kraje dawniej komunistyczne z tego socjalizmu próbują się wydobywać. Bardzo ciekawa, między innymi o Polsce i o Chinach, tam jest, o Rosji tam jest i o Węgrzech. Także nawet i dzisiaj tak dobrze było sobie powspominać. Wyjść z socjalizmu, Guy Sorman. No i w 1987 roku podpisałem deklarację założycielską Ruchu Polityki Realnej. Tam był Stefan Kisielewski, Janusz Korwin-Mikke, Ryszard Czarnecki, no i Robert Smoktunowicz, jeszcze parę innych osób.
I w 1988 roku zostałem aresztowany przez milicję podczas przewożenia bibuły. No i tam zostałem skazany, bo to wtedy było już dekryminalizacja, czy to było wykroczenie. To za podszeptem Jerzego Urbana zrobili z tego wykroczenie, ale to wykroczenie było karane bardzo surowymi karami majątkowymi. Ja zostałem skazany na konfiskatę mienia przez kolegium orzekające, jak tam poszedłem, wszedłem na tę salę, gdzie tam się to kolegium odbywało. To jak zobaczyłem twarze moich sędziów, no emerytowani łubowcy, to tak na mnie patrzyli, że nie miałem wątpliwości, że gdyby mogli, to by mnie skazali na karę śmierci i jeszcze poprzedzoną wyrafinowanymi torturami. No i tak doczekałem do transformacji ustrojowej, a w 1990 roku już jako członek Unii Polityki Realnej zostałem współpracownikiem tygodnika Najwyższy Czas, no i do dzisiejszego dnia nim jestem. Także, ale to już PZPR-u wtedy nie było, także ponieważ pana interesowało, co robiłem za PZPR-u, to myślę, że tu pańska ciekawość została zaspokojona. Pan Peter S. Dzień dobry, mam pytanie, czy 500 zł na dziecko powinno być wypłacane od samego poczęcia? No, to czasami nie wiadomo, kiedy takie dziecko się poczęło, to byłoby to trudności natury administracyjnej. Wydaje mi się, że to wystarczy, jak jest od urodzenia. Pan Ego Kawuski. Szanowny panie Stanisławie, czy znany jest panu konflikt Krzysztofa Karonia z doktorem Mencenem? Na swoim kanale pan Krzysztof Karoń odpowiada doktorowi Mencenowi. Jeśli tak, to czy podziela pan wyjaśnienia pana Karonia? Rzeczowy konflikt dotyczy ujmowania pojęcia wolność, w szczególności wolności negatywnej. Nie znam tego konfliktu. No, ja tak wszystkiego nie oglądam, bo bym już na nic by mi nie starczyło czasu. Nie wiem, co tam, o czym ten konflikt na temat pojęcia wolności. Ja wydaje mi się, że jest wolność negatywna, to znaczy wolność od rozmaitych opresji, na przykład wolność od przemocy, czy od, nie wiem, ucisku. Natomiast używa się pojęcia wolność do. Ja nie bardzo to rozumiem i w języku polskim istnieje lepsze określenie skłonność do, bo albo to jest skłonność do, albo to ma charakter roszczenia, a nie wolności. Także nie wiem, czy pan Karoń w ten sposób polemizuje z doktorem Mencenem, czy jakoś inaczej, ale to tyle mogę powiedzieć. Pan Zygmar. Dlaczego obchodzi się pan z Macierewiczem tak ostrożnie, jak ze śmierdzącym jajkiem? Czyżby Macierewicz miał na pana jakieś haki, czy też dlatego, że Macierewicz jest ulubieńcem Rydzyka, a przychylność Rydzyka jest panu potrzebna do sprzedaży książek? Przecież Macierewicz jest największym hochsztaplerem polskiej polityki i polska racja stanu wymaga, aby ten osobnik został przynajmniej odsunięty od jakiegokolwiek wpływu na władzę w Pistanie, a jeszcze lepiej osadzony w więzieniu ku przestrodze innych polityków. No, ja tam obchodzę się z Macierewiczem, z panem posłem Macierewiczem. No, w jaki sposób ostrożnie? Tam czasami go krytykowałem, ale rzeczywiście niezbyt ostro, dlatego że pamiętam go z okresu konspiracyjnego, jeszcze z lat 70. I pamiętam go jako człowieka odważnego i takiego, no tam położył parę zasług w tym czasie. Wtedy takich odważnych nie było zbyt wielu, a Macierewicz był, więc to przez taki sentyment trochę. Jeśli chodzi o przychylność ojca Rydzyka, to przychylność ojca Rydzyka w żaden sposób mi nie pomaga ani nie przeszkadza w sprzedawaniu książek. Jeżeli czytelnicy kupują moje książki, to nie dlatego, że tam Rydzyk stoi za nimi i tam ich młotuje, tylko dlatego, że chcą je czytać. Gdyby nie chcieli, to myślę, że ojciec Rydzyk by ich nie zmusił. Ja uważam, że
Pan Macierewicz nie jest największym hochsztaplerem polskiej polityki, cokolwiek by to miało znaczyć. Znam paru jeszcze większych, także Macierewicz jest najbardziej znienawidzony może, i to przez różne środowiska, przez salon i konfidentów jest znienawidzony, dlatego że za lustrację w 92 roku takich rzeczy się nie przebacza. Jest znienawidzony przez soldateskę, przez bezpiekę wojskową w WSI, za rozwiązanie w WSI. Jest znienawidzony przez, jak był ministrem obrony narodowej, to za anulowanie kontraktu na dostawę śmigłowców Caracal. No wyobrażacie sobie Państwo, jak ci, którzy tam łapówki wzięli, a potem trzeba było na dobry porządek je oddać, a tu jak to oddać, jak już pieniądze zostały wydane. Więc wyobrażam sobie, jak mnóstwo ludzi budziło się w nocy zlanych potem i już do rana nie mogli zasnąć, więc to nic dziwnego, że znienawidzili Antoniego Macierewicza. No i wreszcie za kurację przeczyszczającą w naszej niezwyciężonej armii. Także nazbierało się tego sporo. Pan Mateusz Ciesielski. Witam serdecznie Panie Stanisławie. Chciałbym się dowiedzieć z punktu widzenia technicznego, czym jest podnoszony przez lewicę ciągły postulat rozdziału Kościoła od państwa. Jakie by to w rezultacie pociągało za sobą efekty? Proszę o odpowiedź, jeśli byłaby taka możliwość. Pozdrawiam i dużo zdrowia życzę. To nie postulat. To nie jest postulat, przecież rozdział Kościoła od państwa jest zapisany w Konstytucji. To nie jest w sferze postulatów, tylko w sferze rzeczywistości. Zresztą Kościół też przynajmniej od pewnego czasu odżegnuje się od identyfikowania go z jakimkolwiek państwem. Moim zdaniem słusznie, bo gdyby Kościół był rodzajem partii politycznej, no to wtedy mielibyśmy problem, bo przez inne partie polityczne by był zwalczany. Więc z punktu widzenia Kościoła jest lepiej, kiedy jest taki rozdział. Nie było takiego rozdziału w średniowieczu. Ale to, co i w związku z tym dochodziło do konfliktów, to, co wtedy często jest przez nauczycieli nie do końca zdających sobie sprawę z ówczesnych tam realiów, tłumaczone czy przedstawiane jako rozdział Kościoła od państwa, czy konflikt Kościół-Państwo, to między innymi tam Canossa i tak dalej, to nie był konflikt między Kościołem a państwem, tylko to był konflikt o zakres kompetencji w ramach Kościoła. Do jakiego, jaki jest zakres kompetencji papieża, a jaki jest zakres kompetencji cesarza, który był Christianitas, czyli tej wspólnocie chrześcijańskiej, zbrojnym ramieniem Kościoła dla opieki nad chrześcijaństwem. Więc to nie jest postulat, to jest ten rozdział może być albo przyjazny, albo wrogi. Na przykład w rewolucji francuskiej to był oczywiście wrogi, a przy tym jeszcze warto zwrócić uwagę, że rewolucja francuska tylko część Kościoła uznała za wroga tych księży, którzy nie złożyli przysięgi. A ci, którzy złożyli przysięgę, no to właśnie byli włączeni do struktur państwowych. Rewolucja francuska wcale nie stanęła na gruncie rozdziału Kościoła od państwa. Dopiero we Francji, jeśli dobrze pamiętam, to taki rozdział, który do dzisiaj istnieje, został wprowadzony podczas walki z Kościołem we Francji przez prowadzonej przez prezydenta Waldeck Rousseau i premiera Comba, notabene byłego księdza. No i on rzeczywiście tam doprowadził do zaognienia stosunków i od tamtej pory się Francja jest uważana za republikę laicką. No to tak ciekawe, co to tam, do czego to doprowadzi. W Polsce taki rozdział jest też zadeklarowany, tylko on jest sformułowany w taki sposób, że i państwo, i Kościół są autonomiczne w ramach swoich kompetencji. Także to jest
Proszę Państwa, jeszcze pan Marcin Dziobas. Moje pytania i tak nie docierają. No jak to nie docierają? Kiedy docierają, jak pan widzi. Ale co tam? Próbuję dalej. No dobrze, to trzeba. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Zna pan jakiś sposób na to, jak powinien konserwatywny katolik istnieć w realiach rewolucji komunistycznej? Zewsząd dochodzą głosy, że trzeba się modlić, następnie być pokornym i do tego się modlić. Walka z postępem nie ma sensu, pismo mówi, że i tak nasza wiara jest jako niszowa. Ciekawe, to pismo tak mówi? Które? Chyba partyjne jakieś pismo. Kościół się nazywa katolicki. To znaczy, katolicki to katolikos, to znaczy powszechny, więc wcale nie uważa się za niszowy, tylko przeciwnie. Tradycjonaliści, zdaniem na przykład księdza Szustaka, to droga donikąd. Faktycznie, jaki sens się spinać? Może faktycznie sama modlitwa wystarczy i Bóg sobie to już odpowiednio poukłada. No, nie zgadzam się z pańską oceną. Sama modlitwa nie wystarczy, dlatego że Pan Bóg, nawet zgodnie z tym, co głosi religia chrześcijańska czy katolicka w szczególności, Pan Bóg tylko pomaga, nie załatwia sprawy za kogoś, nie wykonuje roboty za kogoś, tylko pomaga. Natomiast człowiek powinien wykonywać swoje tutaj powinności. Owszem, prosić Pana Boga o tam wsparcie takie, żeby miał energię i tak dalej do tego, ale nie to, że Pan Bóg za niego to zrobi, a on potem poklepie Pana Boga po plecach i powie, no to żeś się Panie Boże spisał, zruchź Ciebie i tak dalej. Nie, więc trzeba robić swoje i również konserwatywny katolik w realiach rewolucji komunistycznej, ponieważ rewolucja komunistyczna jest wroga każdej religii, a katolickiej w szczególności, no to powinien z komunizmem walczyć. I to jest postawa racjonalna i oczywiście nie zaszkodzi, jak się od czasu umodli. Ale z komuną trzeba walczyć w sposób skuteczny. Chrześcijaństwo nie jest żadnym mazgaństwem. Chrześcijaństwo jest religią bardzo taką zdroworozsądkową. No i dobrze jest o tym pamiętać. I tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia przy cyklu następnym. Proszę Państwa, nie tylko na własnym kanale, ja tutaj występuję z tymi filmikami, cyklami pytań i odpowiedzi, ale również występuję na kanale C-Kultura, który jest prowadzony przez wydawnictwo Capital Book, wydające między innymi moje książki. No i w związku z tym zachęcam Państwa do subskrybowania tego kanału i oglądania oczywiście, bo po co byśmy nagrywali te wszystkie rzeczy? Po to, żebyście Państwo mogli je obejrzeć i albo nas pochwalić, albo nas pryncypialnie skrytykować. Ale dzięki temu, że Państwo będziecie subskrybować ten kanał, no to będziemy mieli informację zwrotną, że to, co robimy, jest dla Państwa interesujące.